Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 22 na serii Pan na Włościach. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przebiegniemy się po farmie. I tak jak skończyliśmy ostatni, to co? Sprawdzamy teraz, co my tutaj powinniśmy wsiąść. Ha. Czyli mamy najpierw ziemniaczki do zrobienia. Dobrze, wsiąść, enter. Najpierw tutaj dokończymy. Tutaj zrobimy tutaj tą część, żeby już nasz pług się już nie blokował. Myślę, że to już będzie za nami. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam Was na moją farmę na Farmingu 19. Welcome to Felsbrunn i PW Conti oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję tutaj w rozgrywkach, nie tylko w Farmingu 19, ale również pokazuję już mody z Farminga 22. Start odcinków zawsze godzina 16, codziennie naprzemiennie nowy odcinek. Dobrze. Pamiętajcie też o tym, aby ustawić swojego YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy nagrywane są w 4K i śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Może macie jakąś koncepcję, coś chcielibyście zobaczyć, śmiało piszcie. Dobrze, ten temat już mamy i teraz tak. Tu mieliśmy się udać na pole numer, wydaje mi się, że 47, tak jest. Zacznij pracę. O, pięknie. Tutaj pracownik ruszył. Stwórz pracę. Przejedź. I zacznij pracę. Ok, czyli mamy tutaj wszystko. Ach, nie, jeszcze nie. Enter. I jeszcze praca na polu numer 2. Stwórz pracę, przejedź. I zacznij pracę. Czy
Ruszy nasz przyjaciel. Ruszył pięknie. Dobrze. Jeden temat ogarnięty. Wsiadamy. Enter. H. Jak na razie próbuję ustawić grafikę. Aby jakby powiedzieć, jak najmniej było zacinać się gry, ale niestety nie udaje mi się. Nadal mamy sytuację, że spadają mi FPS-y i no i jest problem. Ale tak bywa. Nie ze wszystkim sobie tu jestem w stanie poradzić. Teraz tak. Wsiąść. Aha. Tu mamy to. Nie możemy na razie tego zwrócić. Dobrze. Wsiąść. Enter. Pociąg nie jedzie i będziemy mogli zacząć zbierać tutaj kamienie. Dobrze, to ładnie ruszamy. Dobrze, tą kwestię mamy. Wsiąść. Kombajn został rozładowany. O, widzę, że zbliża się Massey. No i znowu mamy problem. Wydawało mi się, że powinien się z tym uporać, ale widocznie wychodzi na to, że jest mały problem. Wsiadamy. X. X. Zbierzmy najpierw tą belę. Niestety zbieranie bel i ich owijanie jest niestety pracą ręczną i robotnika tutaj nie jestem w stanie zatrudnić.
Bardzo ładnie wygląda ta owijarka. No i jeszcze będę musiał tutaj kupić chyba przyczepę. Wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł. Bo tutaj widziałem, że został wyposażony tutaj w jakiś tam to muszę dowieźć do biogazowni chyba te bele, więc będę tutaj po dwie bele zawoził, to trochę mi czasu zajmie. No już praktycznie końcóweczka. Mam nadzieję, że te przyczepy samozaładowcze zdają sobie tutaj radę, ponieważ no, po aktualizacji trochę się tutaj pozmieniało. Dobrze. Ostatnia bela.
Dobrze. No teraz Waltron będziemy sobie pruć do sklepu. Praca dla Wartry. Stwórz pracę, przejedź. Zacznij pracę. I jak tam realizacja kontraktu? Orka odbierz, ukończone. Opryskiwanie, kultywowanie. Przyjmujemy kontrakt. Dobrze. Wsiadamy tutaj X do naszego tutaj pęda. Dobrze. Odstawimy. No dalej, co się dzieje? Odstawimy łuk i myślę, że a może najpierw go umyjemy. Dobrze. I fendem ruszymy tutaj teraz do sklepu. I będziemy musieli kupić maszynę. Dobrze. P. Kultywator. Musimy wybrać tu jakiś kultywator. Mamy tu kultywatory. Ten się okazał zbyt wysoki. Dwunastometrowy. Ten jest 8-metrowy, ten jest 12-metrowy. Nie wiem, czy jakby to powiedzieć, 15-metrowy.
I on się okazał troszkę za wysoki. W sumie 8,4 metra, 7,5. Spróbujmy tego Lekamana. Zobaczymy, jak on tutaj się nam spisze. I teraz mamy tak, kontrakt. Kultywowanie na polu numer 18. 18. No tak. Stwórzmy pracę. Przejedź. I zacznij pracę. Więc musimy ruszyć w ten sposób. Znowu mam jakiś kłopot z pracownikiem. Niestety. Ale na szczęście to pole nie jest jakoś mega daleko stąd, bo już zbieraliśmy na nim, jak dobrze pamiętam, owies. I tak naprawdę dzisiaj chciałem skorzystać z pewnego modu, ale nie wiem, czy mi się tutaj uda. Czy zdążę, bo znalazłem nowy mod na zbiór trawy 30-metrowy. No i zastanawiam się, czy mi się uda z niego skorzystać. No i możemy ruszać. Tak. Możemy ruszać. Możemy ruszać. Dokładnie tak. Skoro możemy ruszać. Wsiąść. Enter.
racji tego, że korzystamy, właśnie nie wiem, czy będę mógł skorzystać. Ajajajajaj. Trochę delikatny bałagan. Ale to nic. Dobra. Technologia bawełny. Powinniśmy mieć jeszcze technologię upraw zbioru beli. I powinniśmy mieć tutaj przyczepę. Jakąś tutaj przyczepę. Sprawdzimy, czy będziemy mogli z niej skorzystać. Dość dużo wydaliśmy, bo prawie 124 tysiące. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę sobie tutaj, bo może okazać się, że nie wybrałem to, co trzeba. Technologia Bell. Ale pokazuję Bell. Sprawdzimy, czy będziemy mogli z tego tutaj korzystać. Dobrze. Stwórz pracę, przejedź, zacznij. Wsiądź. Troszkę sobie pojeździmy po ziemniaczkach. Dobrze. O, nasze urządzenie ruszyło. Tutaj mamy już koniec. Dobrze. Kolejną rzeczą, jaką chciałem kupić. Nie, to tutaj tego nie ma. Czy to będzie w różnych rzeczach? Zaraz zobaczymy. No nie, wstecz. Jeszcze sprawdzimy headery do sieczkarni. Tak jest, to jest to. Kup tak, wstecz.
wstecz. Dobrze, to się czkarni. Hejder mod. Wstecz. I powinniśmy mieć jeszcze jakiś kombajn. No właśnie. Dobra, tutaj muszę szybko w miarę odjechać, ponieważ powinien za chwilkę jechać kombajn do ziemniaków. O, tu widzę jakaś mijaneczka. Enter. X, Enter, C. Tak chciałem wypróbować tutaj zbieranie tej trawy, ale nie wiem, czy mi się uda. 40% mamy tutaj zebranych kamieni. X, C. I bujdziemy się tutaj na pole numer 25. Powinno mi starczyć funduszy na to, żeby kupić to pole. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapy w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam też na moją farmę na Farmingu 19, na PW Conti oraz Welcome to Falzbrum oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję tutaj w rozgrywkach, nie tylko w Farmingu 19, ale też pokazuję tutaj rozgrywki z Farminga 22, znaczy mówię o modach. Start odcinków zawsze godzina 16 codziennie, naprzemiennie nowy odcinek X. Dobra. I pamiętajcie o tym, żeby ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. Dobrze. I zaraz zobaczymy tereny. Teren. Kup. Tak. Ha. No, myślę, że tutaj jak zbierzemy plony, to tak naprawdę wsiąść. Enter. Rozkładamy. No i jak widzicie,
Spróbujemy tutaj. I sobie teraz tak pojeździmy. Niestety może mi się uda dobrać odpowiednią tutaj. Dobrze, stwórz pracę. Przejedź sklep. Zacznij pracę. Dobra. Żeby tutaj wsiąść, nie przedłużać. Ku. Ja cię kręcę. Jak widzicie, sięgnęliśmy przysłowiowego dna finansowego. Ale czasem i tak bywa. Podejdziemy sobie tutaj i kupimy tutaj sobie. Podjedziemy. Dobrze. I mamy tutaj kontrakt na nawożenie, tak, pole numer 30. Stwórz pracę. Dobrze, tutaj pojazd ruszył. Tutaj kontrakt. No ładnie. I powinniśmy w miarę szybko zrobić ten kontrakt na nałożenie. I mamy tu jeszcze pole numer 22. Co tu jest na polu numer 22? A, ziemniaki. Na polu 22 mamy ziemniaczki.
Dobra, teraz sprawdźmy. Przyczepa, przyczepa, przyczepa samą technologię zbioru B. Dobrze. No i sprawdzimy. Powinniśmy sobie tutaj teraz z tym sprzęciorem poradzić. Ustawmy pracę, stwórz pracę, przejedź tu i tu i zacznij pracę. Dobrze. Teraz tak, jesteśmy, wsiąść do pojazdu, Enter C. X. Kombajn został wypełniony. No, panie Janie, i ruszamy z kontraktem. Dobrze. Jeszcze postanowiłem, że wybudujemy kolejny budynek produkcyjny. O, właśnie to. Suszarnia do trawy. I myślałem właśnie o suszarni do trawy. Tu też jakaś mijaneczka jest. Produkcja, suszarnia do trawy. I właśnie myślałem o takiej suszarni do trawy. 448. Mm-hmm.
tutaj jest zbyt blisko. Chyba będę musiał jeszcze tutaj powalczyć z kształtowaniem terenu. M. I jeszcze L. Dokładnie, zaraz zobaczymy, czy coś mi to dało. Już tu powoli będziemy wchodzić na pole. Dobrze. Kultywacja, odbierz, przyjmij oprysk. Nawożenie też już praktycznie koniec. Jeszcze raz tłuszcz pracę. Ruszymy. Jest dobrze. Dobrze. Wsiąść do pojazdu. X. Enter. X. No tak. Tu jest troszkę. Powinniśmy jechać w tą stronę. Pole jest zrobione. Dobrze. Stwórz pracę. Przejedź. I zacznij pracę. I mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów. Nikt, że tutaj fent nie zahaczy o latarnię. Mam taką nadzieję. Dobrze. P. Budowanie. Produkcja. Chodzi mi tutaj o to też, że chcę też rozpocząć produkcję o, czy bardziej w tą stronę. Och, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Tak. I jeszcze musimy tereny. Aj, 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 nie, nie tu. Nie tutaj. Budowanie. Kształtowanie.
I co tutaj? Wygładzanie. Tak jest, wygładzanie. Poszerzamy literka L. Mam nadzieję, że tu nie zrobiłem jakiegoś skuchy. Dobrze, rzeźbienie, malowanie. I znowu literka M. Chyba jest coś tu mała skucha. Mi się wydaje, rzeźbienie, poziomowanie, literka M i L. Nie, tu jest troszkę za krzywo coś. I jeszcze mi się tutaj budowa. Sprzedaj. I jestem znowu w plecy. Kurka, rurka. No, widzicie, tak to jest. A, wydaje mi się, że tu. I powinno być ok. Sprawdźmy. Myślę, że tak. Dobrze. Spoko. Dobrze, sprawdźmy, co tam słychać. Enter H. Jeszcze raz. Stwórz pracę, praca, przejedź, tyk, tyk, zacznij pracę. Powinniśmy skończyć nawożenie, odbierz. Wsiądź. Enter. Zaraz zobaczymy, czy mi się tutaj uda to zebrać. Powinno mi się udać.
No i mamy już chyba wszystkie bele zebrane. Pięknie. Czy mamy tu jeszcze jakąś leżącą? Chyba nie. Więc mamy już tutaj wszystko zebrane. Czyli musimy udać się do biogazowni. Dobrze. Udajemy się do biogazowni. Stwórz pracę. Kolega ruszył. Dobrze. O, powolutku będziemy tutaj zbliżać się ku końcowi. I pewnie znowu gdzieś tutaj jest jakiś problem. Tu jeszcze zbiera. Gdzieś powinniśmy mieć kolej naszego fenda. O, jest. Ha. Nasz fend miał ów problem taki. Dobrze, a go obmyjemy. I będziemy niestety musieli się chyba wrócić po przyczepę, bo ją zostawiłem. Mamy już tutaj godzinkę. O, tu widzę odcineczka. Ruszę tylko po przyczepkę. Gdzieś tutaj powinna stać w pobliżu pola numer 30 od nawozu. Dokładnie tutaj stoi. Dobrze, odstawimy przyczepkę.
i prawdopodobnie będziemy musieli kupić tutaj pole 22, więc wszystkie te pola, gdzie zbieraliśmy do tej pory kamienie, musimy pewnie sprzedać. Dobrze. Enter. Mamy jakąś informację o blokadzie. Wsiąść. Ha. Ponieważ te bele musimy odstawić. Nie wiem, w którym miejscu. Ale może to tu. Bo mamy taką informację. Pasowanie bel. Z następnej gazowni. Jedynie tutaj mamy tą. Nie widzę tutaj innego miejsca do rozładunku. Jeszcze jest tutaj miejsce. No, spróbujemy. Dobrze. Bele zostały zawiezione. Myślę, że ta przyczepka nam się już do niczego nie przyda, że będziemy mogli ją zwrócić. I ją zwrócimy. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Żegna Was, Shadow Era.